Siemanko wszystkim, albo jak to teraz się wita, młodzież, gitara siema, jak ja to lubię. Słuchajcie, do kiosków trafił, znaczy po pierwsze, zapraszam was oczywiście na nowy odcinek w praktyce, tym razem troszeczkę inny, bo będzie omawianie wydania specjalnego CD Action Świat Czołgów, niby numer 5, nie wiem kiedy były poprzednie numery, chyba też wyciągną w te craftery wszystkie czy coś takiego. Świat Czołgów chyba jest trzeci, z tego co wiem, numerek, który właśnie jest do kupienia od poniedziałku w kioskach za cenę 13 zł bez grosza. Co w nim znajdziemy? Ogólnie myślałem, że chłopaki już tutaj sobie żyją, śpią snem wiecznym, jeśli chodzi o tą serię, a jednak nie. Kolejny numer został wydany. Ja wam pokrótce opiszę, co w tym numerze jest. Nie będę wam oczywiście całej treści zdradzał, bo wiadomo, to chodzi o to, żeby kupić tą gazetkę. Zresztą nie mogę też za bardzo tutaj zbytnio się frywolnie poruszać, jeśli chodzi o tą tematykę. Zakreślę wam tylko, co jest głównym tematem całego czasopisma i jak to wygląda. Oczywiście zaczniemy od samego wyglądu. Tutaj możecie słyszeć w tle, jak będę kartki przewracał, więc się nie panikujcie z tego powodu specjalnie, ponieważ mam tuż obok mikrofonu leży to czasopismo. Okładka oczywiście bardzo fajnie, taki połyskujący papier, ale w środku już strony są, że tak powiem, z papierku dosyć nędznego. Faktycznie jest tych stron aż 100, ale to wygląda troszeczkę słabo, czyli jednak jakoś nie idziemy do przodu, jeśli chodzi o jakość czasopisma w sensie takim kartkowym, ale wiadomo, tu się liczy treść, tu nie chodzi o to, żeby ładne te strony były. To jest o czołgach, to musi być bardzo surowe, wojskowe wręcz, najlepiej to, żeby było błotem pokryte, wtedy będzie dobrze. Co nas czeka w samym czasopiśmie? Zaczynamy oczywiście od newsów, pełno newsików, które na pewno już wiecie, jeśli czytacie albo Ricochet Info, albo nawet Domina. Tam sporo się tych informacji przewinęło, głównie tutaj oczywiście są indeksy modów zakazanych, nowe premki, które się pojawiły na serwerze Supertest, kilka informacji o piaskownicy, kto pamięta piaskownicę, ręka w górę, no właśnie, no oraz też kilka ciekawostek, które ma się w czołgach pojawić już niedługo. Prócz tego dalej wita nas potężna część związana z artykułami, zaraz wam policzę, ile tego mniej więcej jest. To jest tak zwana kategoria żółta, od strony 11 do strony powiedzmy no 33, niech będzie tak górką, żeby się łatwiej liczyło, czyli 22 strony, no powiedzmy 20 stron. Dosyć ciekawych artykułów, przede wszystkim stulecie czołgów, czyli opis to, co ostatnio było World of Tanks, czyli 100 lat czołgów, historia WOTA, parę fajnych tekstów napisanych właśnie o samej grze, sekrety piaskownicy, jak wspomniałem wcześniej, piaskownica cały czas tutaj jeszcze jest i tematem głównym, chociaż nikt o nim już nie pamięta. Bardzo mało poświęcone jest szwedzkim czołgom, tylko jedna strona. Okładka świadczy o tym, że to będzie chyba główny temat numeru, co tym tematem numeru niestety nie jest, ponieważ coś innego zabrało większość stron, jeśli chodzi o to czasopismo. Doświadczenie i zarobki, wykrywanie i maskowanie oraz uszkodzenie i obrażenia, czyli jakieś tam niezwykłe rzeczy, które każdy gracz powinien znać i powinien wiedzieć, i to właśnie jest crew całego tego działu, czyli działu instrukcje, tak zwane instrukcje, artykuły i poradniki. Następnie przechodzimy do tematu numeru, którym właśnie jest, uwaga, uwaga, wojny klanów, twierdza i mapy globalne, czyli wszystkie te rzeczy, które są związane po pierwsze z klanami, po drugie z wojnami klanów, po trzecie z twierdzami. Dokładny opis, na czym polega mapa globalna, jak się ją powinna czytać, jak się powinno założyć klan, jak się powinno tym klanem dowodzić, jakie są podziały w klanie. Dodatkowo opisy pojazdów na fronty i do dywizji. Przypominam, są trzy dywizje, są szóstki, ósemki i dziesiątki. Do każdej dywizji chłopaki tutaj bardzo fajnie opisali najczęściej używane pojazdy. Wiadomo, szóstki to są Cromwell BT-37 oraz T-150 między innymi, albo inne KW-85, do ósemek i z trzeci T-54 Lightweight oraz AMX-50-100. No i dziesiątki to Batcha Trion 25T, Obiekt 140 i T110E5. Oczywiście tych czołgów jest więcej, ale to są po prostu przykładowe pojazdy, które chłopaki wzięli na warsztat. Następny dział, pojazdy, tutaj już sporo tego jest, omówione dokładnie mniej więcej 3/4 drzewek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć drzewek, które tutaj się pojawiły w tym czasopiśmie. Pierwsze drzewko jest do TVP, to jest 5051. Drugie drzewko do Centuriona AX, trzecie drzewko T57 Heavy, czwarte typiek piąty, czyli Japończyk, no i piąte drzewko, przepraszam, Grill 15,
Zaczynamy od, z tego co widzę, chyba od siódemek albo od szóstek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czy nawet wcześniej nawet zaczynamy, więc spokojnie, od piątek chyba nawet. Więc te czołgi są omawiane, dokładnie opisane, ich tak zwane zady, walety, różne współczynniki, począwszy od pancerza, kończąc na dziale, więc sporo się można tutaj dowiedzieć, jeśli ktoś się tym wcześniej nie interesował. I to też zajmuje sporą część tego czasopisma. Następnie znowu poradniki, oczywiście cały czas trzymamy się tego, co jest w grze najważniejsze. Tym razem omawiamy mapy, jak to w każdej tej części tych poradników było. Kolejne mapy idą na warsztat, tym razem jest ich 3, 6, 7 map. Paryż, Bagno, Malinówka, Murowanka, Legwil, Wichura i Przełęcz. Dokładnie opisane co, gdzie, według oczywiście autorów tego poradnika. Ja bym troszeczkę w niektórych miejscach pozmieniał to, ale wiadomo, to każdy ma swoje zdanie. Omawianie gdzie i jaki czołg powinien się pojawić na mapie, żeby wszystko, że tak powiem, banglało. Opisane takie najbardziej charakterystyczne miejscówki na danych mapach, więc to też spoko rzecz. Nawet przy tym na przykładzie Malinówki opisany jest nie tylko tryb randomowy, ale też bitwa spotkaniowa, więc i też inne tryby autorzy tego czasopisma wzięli pod uwagę. Po mapach, uwaga, ciekawostka, nie związana z czołgami, a związana z wargaming oczywiście, jak utrzymać się na powierzchni, czyli kilka słów na temat World of Warships. Opisują główne zagadnienia, jeśli chodzi o tą grę. Tak po prostu chyba, żeby nie robić nowego czasopisma o okrętach, chciałem powiedzieć o statkach, a Bill Lex mnie tutaj zjechał, o okrętach, więc troszeczkę stron poświęcili temu, no dokładnie chyba trzy, raz, dwa, trzy, cztery strony są poświęcone właśnie okrętom. Podział jednostek, jakie macie w tej grze, jak się powinno grać, jak się nie powinno grać, jakieś takie ogólne porady, oczywiście jest o dublonach, więc wszystko się tutaj może wam przydać jako podstawowe informacje. Kapitanie, mój kapitanie, czyli opis niektórych perków, jak się to powinno wszystko dobierać, więc jeśli ktoś przy okazji szuka informacji o World of Warships, tutaj taką naprawdę bardzo okrojoną wersję znajdzie. I na koniec coś ciekawego, konkurs. Konkurs jest pełno nagród, muszę powiedzieć, że tych nagród jest naprawdę sporo i niektóre nawet mnie zaskakują. Jedną jest na przykład Multitool, taki specjalny, powiedzmy, scyzory, który ma naprawdę w sobie wiele, wiele narzędzi. Jest latarka czołowa, są słuchawki Razera, to wiadomo, klawiatura mechaniczna, Razer też jest fajnie, zegarek Razer, no to już tam powiedzmy jeszcze, ale na przykład czwarta nagroda, wiatrówka Sig Sauer PET 226, 4,5 mm czarna, albo nagroda druga, wiatrówka Dan Wesson 8 cali BB 4,5 mm black, więc to są ciekawe nagrody, zwłaszcza jeśli to wygra jakiś chłopaczek lat 13-12. Na pewno wiatrówka mu się przyda, żeby zrobić zamieszanie w szkole. Oczywiście ja tu nic nie podpowiadam, mówię tylko po prostu jak to było w Ameryce na przykład, więc są nagrody, jest to nagród, wersji nagród jest 5. Pierwsza nagroda to są właśnie ogólnie zestawy nagród. Właśnie pierwsza nagroda to jest zegarek, latarka czołowa i Multitool. Druga nagroda to jest ta wiatrówka Dan Wesson oraz lornetka Bashnil. Trzecia nagroda, klawiatura i słuchawki. To jest chyba taka najbardziej adekwatna nagroda, jeśli chodzi o konkursy do gier. Nie wiem, po co dają te inne jakieś wiatrówki, jakieś tam Multitoole, no nieważne. Czwarta nagroda, właśnie wiatrówka i latarka akumulatorowa Allight. Może być fajna nawet. I piąta nagroda, podkładka Razer Gigantus oraz mysz Razer Death Razer Elite. Więc jest o co grać. W sumie mnie to by interesowały tylko dwie nagrody, trzecia i piąta, czyli takie typowo gamingowe, ale wiadomo, są ludzie i ludziska. Co trzeba zrobić? Powiem wam, że ciekawe jest ten sam konkurs, oczywiście bardzo mocną się kreatywność. Zainscenizuj i zaprezentuj swoją gotowość na przybycie Szwedów do World of Tanks. Musicie zrobić zdjęcie lub nakręcić film, na którym demonstrujecie swoją gotowość do przyjęcia owych czołgów i wyślijcie zdjęcie lub film z opisem na adres. Macie czas do 1 lutego. To oczywiście wszystko będzie dostępne dokładnie w samym czasopiśmie, jeśli chcecie, to możecie kupić. Trochę dziwne, no bo konkurs jest o Szwedach, a o samych Szwedach tam była tylko jedna strona plus jeszcze obrazek na rozkładówce, więc no... No ale cóż, nie moje małpy, nie mój cyrk. Ogólnie trzecia część tego wydania Świata Czołgów, no jakoś tam... Powiedzmy kolokwialnie, tyłka nie urywa, ale wiadomo, jeśli ktoś jest tutaj początkującym graczem, może sobie to kupić nawet do czytania przy okazji w różnych miejscach, if you know what I mean.
może się przydać, zajmować czasu, parę informacji faktycznie można tutaj ciekawych znaleźć, zwłaszcza jeśli chodzi o opisy pojazdów, takie suche fakty mogą wam się przydać, plus oczywiście bardzo fajne felietony, na przykład właśnie o stuleciu czołgów czy coś takiego, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ogólnie mi to nie ziębi, nie grzeje, ale można kupić, ja się to zaopatrzyłem, przyda mi się na pewno, poczytam sobie przy okazji, gdy będę miał wolną chwilkę. Was, czy zachęcam, czy nie, to wasza sprawa. 13 zł to są wasze pieniądze, więc możecie mieć pomysł, żeby je wydać jakoś inaczej. Jeśli nie, to zaopatrzcie się w to czasopismo. Myślę, że parę ciekawych rzeczy możecie się z niego dowiedzieć. Tyle z mojej strony. Zapraszam was na kolejne filmiki. 10 minut gadania o gazetce myślę, że wystarczające jest. I cóż, do miłego, do usłyszenia. Cześć.